poranny gość Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku województwa, pełnomocnik wojewody do spraw infrastruktury kolejowo-drogowej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Całkiem niedawno spotkaliśmy się, by porozmawiać o problemach na kolei i o tym, że znów oprócz tych gorzowskich to jeszcze doszły te na południu, gdzie lubuszanie musieliby się przesiadać, żeby dojechać do Wrocławia jadąc kolejami regionalnymi. No i teraz się okazuje, że marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński z Platformy Obywatelskiej po miesiącach unikania kontaktów wreszcie podjął rozmowy ze swoim odpowiednikiem z Dolnego Śląska, Cezarym Przybylskim, z bezpartyjnych samorządowców. Sam marszałek wcześniej zaprzeczał, tak, te kontakty miały być, miałyby się umawiać spotkania, no tylko porozumienia nie było. To jak to jest, że po tym jednym spotkaniu sprawa, która toczyła się od początku roku właściwie, od pierwszego kwartału do teraz, nagle się udało ją rozwiązać. Jak pan myśli, od czego to zależy? Wydaje się, że trafnie chyba nawet taki tytuł jest w Gazecie Lubuskiej, że presja ma sens, tak? Jednak opinia publiczna bardzo mocno poprzez państwa działania, poprzez działania mediów, różnych mediów zalarmowała, że takie pomysły o tym jeżdżeniu pomiędzy Zielonogórą a Wrocławiem pociągami regionalnymi z przesiadkami to są bardzo złe pomysły. To jest jakieś cofnięcie się nawet nie wstecz, bo to te porozumienia, połączenia bezpośrednie były no, przez cały okres, który pamiętamy, realizowane i tutaj nagle jakieś takie przedziwne rozwiązanie, więc to wywołało dużą presję na decydentów, na marszałków, którzy no tak nie za bardzo mieli chęć spotykania się i rozmawiania. No zwłaszcza, że to by była pierwsza duża wtopa nowego marszałka. No, tak by zaczynał swoje rządy. No tak, przy czym ja zawsze podkreślam, że przyczyną tych problemów, zarówno jeżeli chodzi o pociągi jeżdżące przez Gorzów Wielkopolski, ale również do innych lubuskich miast, jak i właśnie ten problem, który wynikł z taborem, bo wiemy, że w tle województwo dolnośląskie bardzo podnosiło, że ich tabor jest nowy, nowoczesny, wygodny, natomiast wytykało bardzo stan taboru lubuskiego Poloregio, czy w ogóle Poloregio, które jeździło na tej trasie. Niektóre może były nawet zbyt drastyczne oceny, jeżeli chodzi o stan pociągów Poloregio. No niemniej jednak ten tabor dolnośląski jest o wiele lepszy. Ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że inne województwa ościenne wobec województwa lubuskiego przez ostatnie lata, można powiedzieć ostatnią dekadę, dokonały ogromnego postępu, a województwo lubuskie właściwie opierało się na PR-ze kolejowym. Mówię o zarządzie województwa, który bardzo głośno prezentował zakup jednego czy dwóch pojazdów szynowych, kiedy inne województwa wymieniały całe floty i nawet modernizowały jako województwa linie kolejowe. To doprowadziło do tej sytuacji, że województwo lubuskie w konfrontacji z województwem dolnośląskim no, miało bardzo słabą pozycję wyjściową. Słaby ktoś tabor. Ktoś powie, że Kazimierz Łatwiński z Prawa i Sprawiedliwości to jest krytyk, bo tak musi, bo jest opozycji w sejmiku. To ja może zacytuję panią Anitę Kucharską-Dziedzic, już cytowałem ją tutaj na antenie. Proszę bardzo. Przy okazji zawiązania się lubuskiego zespołu parlamentarnego, która z jednej strony napisała: przejmujemy władzę, żeby lubuskie wreszcie odzyskało należną sobie pozycję, współpraca ponad podziałami. Więcej tutaj takich jest zdań, ale także jest diagnoza tego, co dzieje się w województwie lubuskim. Zrobimy wszystko, żeby nie powtórzyła się katastrofa na Odrze, żeby kolejne nielegalne wysypiska były utylizowane, a nie spalane, żeby wreszcie zakończyć kolejowe wykluczenie lubuskiego, w tym przede wszystkim Gorzowa Wielkopolskiego, zatrzymać odpływ młodych ludzi i sprawić, że nasz region nie będzie najszybciej starzejącym się województwem w Polsce, w którym mamy najmniej patentów i innowacji. Dużo wyzwań przed nami, ale na pewno damy radę. Dołącza się pani Anita Kucharska-Dziedzic do pana słów, że ten nasz region przez te ostatnie lata to nie dawał rady w kontekście tego wykluczenia
kolejowego. Przy czym ja pragnę podkreślić, że problemy z taborem spalinowym występują nie tylko w Gorzowie, one tam szczególnie się ujawniają, ale to dotyczy i Gubina, i Krosnoodrzańskiego, i Wschowy, i Żar, Żagania, więc problemy są tak samo dotkliwe na południu województwa, jeśli chodzi o tabor spalinowy, jak i w Gorzowie. Natomiast ja myślę, że tutaj pani poseł mówi te rzeczy. To jest taka trochę samokrytyka, można by nawet powiedzieć, no bo przecież koalicja rządząca... A już tak ujmując mniej politycznie, to w środowisku lewicy jest dużo młodzieży, która jest po prostu żywotnie zainteresowana dojazdami do szkół, do uczelni i myślę, że tutaj pani poseł nie może już tylko uprawiać propagandy, tylko będąc pod wpływem no, tych prawdziwych użytkowników kolei, bo właśnie młodzież bardzo chętnie, wręcz jest zmuszona do korzystania codziennie z pociągów i to jest to środowisko i bardzo dobrze młodzieżowe, które naciska na starszych, na polityków, żeby naprawdę ten temat w sposób taki realny ujmowali, a nie polityczny. Czyli tu presja ma sens, to pytanie, czy się okazuje, że chyba presja też ma sens w sprawie tych całych wiatraków, o których słyszymy od już dłuższego czasu, nie będzie w ustawie dotyczącej obniżek cen energii, tej wrzutki wiatrakowej. Według pana to jest właśnie skutek tej presji opinii publicznej, polityków opozycji, którzy szykują się właściwie do opozycji, bo jeszcze partii rządzącej. No ale wiemy, że też projekt ustawy o zamrożeniu cen energii, projekt przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, został odrzucony przez większość sejmową, a projekt ten zakładał zamrożenie tych cen na rok czasu. To jest niezwykle ważne również dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, żeby mogli planować całoroczny budżet, a nie tylko półroczny, więc to się bardzo źle stało, że rząd, że ta większość sejmowa, która już się ujawniła w kilku głosowaniach z udziałem no, głównie Platformy Obywatelskiej i tych dwóch innych ugrupowań, no niestety no ignoruje te potrzeby stabilności, jeżeli chodzi o ceny energii. Natomiast to pytanie pana redaktora... Tak, dotyczy wiatraków. Czy według pana to już temat jest zamknięty? Poddała się ta koalicja? Ja bym był bardzo czujny, dlatego że tam były głosy ze strony tych polityków, między innymi właśnie tej trzeciej drogi, Platformy, że ta idea jest bardzo ważna i zwróćmy uwagę na fakt, że to był jeden z pierwszych projektów ustaw, jeśli nie pierwszy, który został zgłoszony, więc jest gigantyczny nacisk lobby wiatrakowego, głównie z Niemiec i z Danii. Cały czas są zadawane pytania, jacy to eksperci i z jakiego kraju pisali tak niekorzystną dla obywateli polskich ustawę, więc tutaj ja bym obawiał się, dlatego że wiemy, że no chociażby politycy Platformy Obywatelskiej, będąc w opozycji, bardzo podkreślali, że oni chcą wygrać wybory w Polsce na ulicy i za granicą, że ulica i zagranica. No i teraz zagranica upomina się o swoje interesy, dlatego że no, każdy dorosły człowiek zdaje sobie sprawę, że w polityce nie jest tak, że jakieś państwo czy tam jakieś lobby zagraniczne, obce spoza Polski, jeżeli udzielają wsparcia w wyborach, a sama Platforma Obywatelska się chwaliła tą zagranicą, że to jest ich siła właśnie, że nie będzie chciała no, sobie odebrać zapłaty za to w postaci
postaci na przykład takiej ustawy i do tego stopnia, że nawet nie chcieli czekać, tylko ta ustawa została zgłoszona w pierwszej kolejności, no bo zagranica charytatywnie nikomu nie pomaga, ani żadne grupy biznesowe no, nie angażują się w politykę w innym państwie po to, żeby działać charytatywnie. Na koniec i proszę o krótką odpowiedź, minutkę mamy. Czy to dzisiejsze spotkanie samorządowców w Paradyżu, gdzie zbierają się zarówno prezydenci największych lubuskich miast, jak i inni samorządowcy, przyniesie jakieś nowe otwarcie na scenie lubuskiej polityki? Ja myślę, że jeżeli samorządowcy podejmują taką inicjatywę, spotykają się, podejmują ważny temat, chodzi o to, że są te pewne eksperckie analizy wskazujące wprost, że województwo lubuskie miałoby być zlikwidowane, więc zawczasu trzeba o tym dyskutować, więc obrona województwa lubuskiego to jest jeden temat, dlatego że no, następuje zmiana władzy, która preferuje rozwój metropolitalny, więc tutaj jakby wykorzystanie tych materiałów eksperckich przewidujących likwidację województwa lubuskiego byłoby dla tych przyszłych rządzących bardzo wygodne. Dlatego trzeba rozmawiać, ale są również inne problemy związane z niesprawiedliwym podziałem środków na obszary funkcjonalne w województwie lubuskim, między innymi dotyczące tych środków na tak zwane ZIT-y, tak, zintegrowane inwestycje terytorialne, więc myślę, że to są poważne tematy, poważni ludzie, którzy proponują, tam wielu samorządowców się wybiera, ja również. To nie jest tak, że to musi być decyzja partyjna, czy się uczestniczy. Po prostu kto chce rozmawiać o województwie lubuskim, to się tam będzie. Wybierze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku województwa lubuskiego, także pełnomocnik wojewody, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.